Fundacja Korpus Polska wyjaśni tą nie zawsze łatwą anglojęzyczną nazwę gdzieś po drodze. Zajmujemy się obywatelskim monitoringiem sądów i w skrócie, gdybyście dali mi minutę, to powiedziałbym, że zajmujemy się zachęcaniem obywateli, angażowaniem obywateli, przygotowywaniem obywateli do tego, żeby wchadzali na rozprawy sądowe. Żeby w charakterze publiczności zasiadali sobie na ławach naprzeciwko stołu sędziowskiego i przyglądali się pracy sądu. A gdybyście dali mi więcej czasu, a tyle dostałem, to powiem wam również, dlaczego uważamy, że warto to robić, co dzięki temu udało się dotąd osiągnąć. No i też opowiem, jak można ewentualnie się w taką działalność zaangażować. Obecnością publiczności na rozprawach sądowych jest tak, że w zasadzie odkąd funkcjonuje znana nam cywilizacja europejska, sądzenie odbywało się publicznie. Prawda? Kiedy książę w średniowieczu lokalny z objazdowym dworem pojawiał się we wsi, żeby sądzić lokalnych bandytów, zawsze robił to publicznie, ludność się spędzało, a potem jeszcze się odbywały publiczne egzekucje. Ta obecność publiczności służyła pokazaniu władzy tegoż księcia, jego sprawiedliwości, jego karzącej ręki itd., itd. Czasy się zmieniały. Łukasz Bojarski, który z Krajowej Rady Sądownictwa, który napisał nam wstęp do naszego pierwszego raportu, podnosi taką kwestię, że przed wojną ta obecność publiczności była równie ważna, bo był to pewien element życia towarzyskiego w czasach przedtelewizyjnych. Można było iść do sądu i posłuchać, o co tam sąsiad się z kim sądzi. Za PRL-u był to ważny element działalności opozycyjnej, prawda? Tak zaczynał swoją działalność Komitet Obrony Robotników, który świadczył pomoc prawną ludziom, którzy w wyniku rozmaitych protestów popadli w konflikt z ówczesną władzą. Ale oprócz świadczenia pomocy prawnej, po prostu ludzie pojawiali się na rozprawach, często ze znakiem solidarności w klapie, żeby po prostu być tam, akcentować to, że my, społeczeństwo, interesujemy się tym, co są robią. Jeszcze nie było, ale później również taka działalność przez ruch związkowy była prowadzona. No i potem Łukasz Bojarski, przechodząc w tym wstępie do czasów już współczesnych, po 1989, zauważa, że to zainteresowanie obywateli tym, co się dzieje w sądach, znacznie spadło. Przyzwyczailiśmy się do tego, że to, co robią sądy, zajmują się dziennikarze i oni nam to relacjonują. Problem polega na tym, że upadła również instytucja takiego dziennikarza sądowego, który znałby procedury, który umiałby profesjonalnie opisać to, co się w sądzie dzieje. A więc nasz dostęp do sal sądowych, do wiedzy o tym, co się tam dzieje, jest nikły w tym momencie. I o ile sprawa nie dotyczy jakiegoś głośnego wydarzenia albo jakiegoś celebryty, który jest sądzony za to, że jego pies dostał paczkę z Holandii, na przykład, to generalnie nie wiemy, co się dzieje w sądach i na zdecydowanej większości rozpraw publiczności nie ma. No tymczasem takie fundamentalne akty prawne, choćby Konstytucja u góry, mówi nam, że mamy prawo do jawnego procesu. I gdybyśmy się zastanowili, czego my byśmy chcieli od sądu, no chcielibyśmy, żeby osądził nas w miarę szybko, bez nieuzasadnionej zwłoki, żeby to był sąd niezawisły, bezstronny, sprawiedliwy itd., itd. Dlaczego jawny? Dlatego, że jawność jest pewną gwarancją tego, że te pozostałe kryteria zostaną spełnione. Oczywiście niedoskonałą gwarancją, ale jest przynajmniej dla nas możliwością przyjrzenia się, czy faktycznie te pozostałe kryteria są spełniane, czy sąd jest niezawisły, czy jest bezstronny itd., itd. Prawda? To jest dla nas jakaś taka dziurka od klucza, przed którą możemy zajrzeć i spróbować ocenić, czy te pozostałe kryteria, które faktycznie są dla nas ważne przy sądzeniu, czy one są spełniane. No, mamy pewien problem. Problem mamy taki, że gdy nie korzystamy z prawa do jawnego procesu, to w zasadzie w dyskusji o sądownictwie ścierają się tylko i wyłącznie dwa takie ośrodki. No, jeden z tych ośrodków to są sami sędziowie, a więc korporacja sędziowska. Z drugiej strony jest to pewna kontrola administracyjna prowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Te dwa ośrodki toczą sobie swoje dyskusje. Sędziowie są reprezentowani najmocniej przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja. Jest to takich. Sędziowie nie mogą tworzyć związków zawodowych, ale to stowarzyszenie taką rolę pełni i bardzo aktywnie wypowiada się na ich rzecz. Jest
stowarzyszeniu tym pracują bardzo kompetentni ludzie, którzy nadzorują z ich strony wszelkie procesy legislacyjne dotyczące ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych i tak dalej i rozmaitych pokrewnych aktów prawnych. Także oni ze swojej strony bardzo pilnują, żeby no, procesy legislacyjne przebiegały po ich myśli. Z drugiej strony jest minister sprawiedliwości, który ma pewne wsparcie polityczne, pewien interes partyjny, no, ponieważ minister sprawiedliwości, na każdy minister reprezentuje jakiś rząd, jakąś koalicję, jakąś partię. Tymczasem ten nasz taki obywatelski interes zwykłych ludzi, którzy od czasu do czasu muszą, chcąc nie chcąc przed sądem stanąć, jest z tej dyskusji wypierany. W zasadzie on nie istnieje. I gdybyście Państwo przyjrzeli tej dyskusji o już nie likwidacji, nie upraszczajmy mniejszych sądów rejonowych, co bardziej zamiany ich na wydziały zamiejscowe sądów większych, to argumenty, jakie w tej dyskusji padają, zupełnie nie odnoszą się do tego interesu społecznego. Minister Gowin twierdzi, że przeprowadził dokładne analizy dotyczące tego, że na przykład likwidacja sądu w takim Nakle pod Bydgoszczą nie będzie miała żadnego wpływu na dostęp do sądu dla mieszkańców Nakła i okolic. No ale lokalni samorządowcy czy organizacje pozarządowe wyciągają mnóstwo argumentów przeciwnych, że wcale nie jest łatwy dojazd na Nakła do Bydgoszczy, że pociągi są dwa na przykład w takich porach, żeby tego sądu, żeby się dostać, to trzeba cały dzień wyjechać do Bydgoszczy itd. itd. Więc ten argument pana ministra wydaje się taki bardzo nieprzemyślany. Z drugiej strony sędziowie, którzy mogliby stanąć w obronie tych lokalnych mieszkańców, ich prawa do sądu, oni oczywiście bronią się przed tym projektem ministra, ale zupełnie też nie odnoszą się w swojej argumentacji do naszych obywatelskich potrzeb. Na przykład proponują taką formę protestu polegającą na masowym przechodzeniu w stan spoczynku. Będziemy być może mieli armię 30-latków w stanie spoczynku. Dlaczego? No mogą to formalnie zrobić, ponieważ formalnie zniknie sąd w Nakle, będzie wydział zamiejscowy sądu w Bydgoszczy, co oznacza, że faktycznie ten sędzia zostanie, czy faktycznie formalnie ten sędzia zostanie przeniesiony do innego sądu. A na to on nie musi wyrażać zgody, może mówić i przejść w stan spoczynku. Jest to protest, który wydaje się na gruncie prawnym prawdopodobny. Natomiast w ogóle w tej dyskusji prowadzonej przez sędziów argumenty dotyczą, odnoszą się raczej do ich grupy zawodowej, a nie do naszych potrzeb. I zjawisko, które następuje, kiedy my nie możemy uczestniczyć w tej dyskusji o wymiarze sprawiedliwości, my sobie nazwaliśmy alienacją sądownictwa. To przybiera mnóstwo takich, no nie wiem, czy zabawnych, czy żenujących form. Jest taki fantastyczny film w internecie, jak to Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu Sądów i Wymiaru Sprawiedliwości. Jest takie stowarzyszenie. W charakterze publiczności zasiada na ławach w sądzie, żeby nie skłamać, chyba w Kielcach. Oni mają swoje stroje takie jaskrawe, pomarańczowe kamizelki, tam stop bezprawiu, czy jakieś takie hasło jest wypisane. Sąd ich wyprasza pod zarzutem obrazy sądu. To stowarzyszenie to są całkiem rozgarnięci ludzie i argumentują w ten sposób przed sądem, że to są nasze stroje organizacyjne, te jaskrawe koszulki z tym napisem. W statucie mamy zapisany dokładnie opis tych strojów organizacyjnych, jak również w statucie stoi, że mamy prawo w tych strojach organizacyjnych pojawiać się na rozprawach sądowych. I przypominamy Wysoki Sądzie, że tenże statut został zatwierdzony przez KRS, w związku z czym jest częścią systemu prawnego. No, nie dopatrzył się tutaj KRS, że jest to jakieś działanie nielegalne, czy podburzające do przemocy, czy cokolwiek. Więc jest to nasz legalny strój. No, sąd się nie ugiął, oni te koszulki kręcą to wszystko, na korytarzu przebierają na lewą stronę i wracają na tą salę sądową, a mecenas komentuje, że za komuny sąd nie robił problemu, gdy ludzie właśnie ze znaczkami Solidarności wchodzili na salę sądową i jakby akceptował ich obecność tam. Dzisiaj sąd czuje się obrażony przez tego rodzaju napis na koszulce, prawda? Więc poczucie odrealnienia, poczucie bycia kimś innym niż
kimś odrębnym od społeczeństwa i niezrozumienia potrzeb tego społeczeństwa jest bardzo duże. Ten przykład, który podałem, jest i śmieszny, i straszny. Są przykłady poważniejsze. Tutaj na przerwie rozmawialiśmy o pani sędzi w Poznaniu, która przyznała panu, który chciał uciec od swoich długów, alimenty, czy jego dzieciom alimenty w kwocie 100 tysięcy złotych miesięcznie, bo taką ugodę zawarto na urlopu. Takie ugody alimentacyjne zawiera się po to, żeby uciec od długów, bo gdy komornik egzekwuje dług później, no to pierwszą grupą uprawnionych są te dzieci, a dopiero później ten faktyczny wierzyciel, więc on nie dostaje żadnych pieniędzy, bo w międzyczasie dług alimentacyjny narasta do kilku milionów złotych. I ta ugoda została przez sąd przyklepana zupełnie bezrefleksyjnie. Mimo że sąd ma prawo odmówić zaakceptowania ugody, bo może ze względu na naruszenie norm współżycia społecznego to zrobić. Sąd bezrefleksyjnie tą ugodę przyjął. Dziwo, ta pani sędzia została właśnie złożona z urzędu, więc jest to jeden z licznych przykładów, gdzie wymiar sprawiedliwości jakoś tam sam się ukarał, powiedzmy sobie. Ale takie przykłady i mnóstwo innych mówią o tym, że sądownictwo no, żyje w świecie bardzo odległym od rzeczywistych potrzeb społeczeństwa. I to, co my chcemy zrobić, taką bardzo prostą rzecz, to chcemy promować, i stąd ta nasza angielska nazwa, ruch korpo. Korzystamy z angielskiej nazwy z tego względu, że jest to ruch bardzo popularny w krajach anglosaskich, gdzie lokalni obywatele, zwykle nie są tam jakieś ogólnokrajowe organizacje, lokalni obywatele organizują się po to, żeby chodzić do sądów. Często są to osoby na emeryturze, no bo one mają czas w dni powszednie, przed południami, kiedy sądy funkcjonują. Organizują się po to, żeby do tych sądów chodzić, żeby zbierać informacje o tym, jak ten sąd pracuje, nagłaśniać w mediach jakieś skandaliczne przypadki, jeżeli takie się zdarzą. My troszeczkę czerpiemy z tych doświadczeń i troszeczkę chcemy zaszczepić tego rodzaju działalność w Polsce. Więc przygotowujemy obserwatorów, prowadzimy takie szkolenia, biorą w nich udział dosyć masowo studenci socjologii, studenci prawa, dla których na drugim, trzecim, czwartym roku współpraca z nami jest często pierwszą okazją, żeby się w ogóle w sądzie pojawić, troszeczkę popatrzeć, jak prawo na żywo funkcjonuje, bo nadal studia prawnicze, a praktyka prawnicza to są dwa odległe od siebie światy i prawo bardzo często, no, pierwsze pismo procesowe widzi na oczy dopiero na piątym roku, załapie się na jakieś praktyki w kancelarii, więc dla nich jest to dużo szansa, żeby faktycznie ten sąd zobaczyć, jak on działa. I dosyć masowo z tej okazji korzystają. I chcę, żeby ci ludzie chodzili sobie do sądów i przyglądali się pewnym bardzo prostym sprawom, aspektom działalności tych sądów, takim, które widać z perspektywy sali sądowej. Kiedy oni sobie chodzą do tych sądów, są wyposażeni przez nas w takie bardzo proste kwestionariusze obserwacyjne, uzupełniają je i przekazują nam dane za pomocą strony internetowej, każdy z nich ma swój login, hasło, więc my jesteśmy w stanie kontrolować, od kogo mamy te obserwacje. Na bieżąco je przeglądamy, jeżeli zdarzają się jakieś skandaliczne przypadki, na ogół dotyczące np. utrudniania dostępu publiczności do jawnych rozpraw. To jest długa historia, o tym można dużo opowiadać. Staramy się reagować, pisać skargi, zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej o różne kwestie. I tak sobie zbieramy te dane i staramy się je publikować i prezentować zarówno opinii publicznej i mediom, ale również samym zainteresowanym. Więc na konferencje, które rocznie organizujemy, staramy się zapraszać i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i prezesów tych sądów, w których ten monitoring faktycznie miał miejsce. Staramy się w tych sądach, gdzie obserwacje przeprowadzono na tyle dużo, że można wyciągać jakieś rzeczywiste wnioski. Piszemy raporty lokalne, prezentujemy je prezesom, staramy się wpływać na zmianę pewnych postaw. Oczywiście jako organizacja pozarządowa nie mamy żadnych władczych, nadzorczych uprawnień, żeby cokolwiek wymusić. Natomiast wielu prezesów ma taki odruch no, dbałości o pewien PR, że zależy im na tym, żeby opinia o sądzie była pozytywna i przynajmniej w tym zakresie jakaś część sądów stara się z nami współpracować, chociaż taki sąd rejonowy w naszym macierzystym Toruniu regularnie prezes odmawia spotkania z nami, nie ma czasu.
i niewiele można mu zrobić. Natomiast w perspektywie wieloletniej budowanie takiej atmosfery, patrzymy na was, robimy jakieś rankingi, ten co on sobie świetnie radzi, a wy sobie nie radzicie, wierzymy, że przyniesie to rezultat. Osobną kwestią jest to, że sama obecność publiczności powoduje zmiany zachowania sędziego i w jednym z sądów, w którym mieliśmy bardzo dużą liczbę obserwacji, to było około 400 rozpraw prowadzonych przez 60 w sumie wolontariuszy. Tam zrobiliśmy takie badanie ewaluacyjne, zadaliśmy pracownikom sądu, sędziom, protokolantom kilka pytań dotyczących obecności tego naszego projektu, czy w ogóle zauważają tych obserwatorów, czy sądzą, że ma to wpływ na ich pracę. I zabawne było to, że to badanie potwierdziło wyniki, które również Amerykanie osiągają w tym względzie, mianowicie padło tam pytanie, czy obecność obserwatorów ma wpływ na twoją pracę, czy tam jaki ma wpływ, bo zdecydowanie negatywny, czasem taki, aż po zdecydowanie pozytywny, tam było 5 odpowiedzi do wyboru. I 30 sędziów, jak jeden mąż, skreślało te odpowiedzi i pisało żaden. Sędziowie mają to poczucie swojej niezawisłości, swojej niezależności od zewnętrznych czynników, od tego, co się dzieje na sali sądowej, oni sądzą obiektywnie, prawda? To samo robią amerykańscy sędziowie, to samo zrobili nasi, no chyba 80% odpowiedzi to było właśnie skreślone na nasze odpowiedzi i własna odpowiedź, żadnego wpływu nie było na moją pracę, prawda? Jest to model sędziego Sfinksa, tak to się w sociologii prawa określa, więc takiego zdystansowanego człowieka, który obserwuje, a potem w swojej mądrości wydaje ten wyrok. Natomiast protokolanci, adwokaci, policjanci, którzy występowali w rolach oskarżycieli publicznych w sprawach o wykroczenie, zdecydowanie stwierdzali, że wpływ jest pozytywny. Sam fakt, że obserwator siedzi i przygląda się, powoduje, że sędzia się bardziej stara, prosto. Rzadziej zdarzają się wybuchy agresji, częściej sędzia zdaje się być przygotowany do tej swojej sprawy, lepiej traktuje strony, szczególnie te, które nie mają pełnomocników, a więc próbują same występować przed sądem, więc nie rozumieją procedur, tutaj sędziów to irytuje i często nadają upust swoim negatywnym emocjom, kiedy człowiek nie używa odpowiedniego, profesjonalnego, prawniczego języka. Obecność obserwatorów powoduje, że takie negatywne zjawiska zdarzają się rzadziej. I teraz tak. Co robimy w związku z tym? Już wspominałem, szkolimy, jeździmy po całej Polsce, opowiadamy tym studentom o tym, co robimy i samo to w sobie wierzę, że przy odpowiednim zmasowaniu, powiedzmy sobie, działań ma duży sens. Z tej racji, że my spotykamy się w dużej mierze ze studentami prawa, czyli z ludźmi, którzy za moment będą asesorami, później sędziami, czy też adwokatami, prokuratorami itd., a więc będą ludźmi, którzy już są wewnątrz tego systemu, którzy rozumieją go, którzy akceptują w związku z tym pewne jego niedoskonałości i którzy również w jakimś momencie zaczną tracić kontakt z perspektywą takiego obywatela, który nie zna tej instytucji, który nie rozumie, jak ona działa. Więc my próbujemy troszeczkę zaproponować im taką perspektywę. Teraz wyobraź sobie, że jesteś przeciętnie wykształconym Polakiem, nie wiem, masz średnie wykształcenie. Wyobraź sobie, że jesteś starszą osobą, wyobraź sobie, że idziesz pierwszy raz do tego sądu. Tego akurat sobie nie muszą często wyobrażać, bo to pójście na taką obserwację jest dla nich pierwszym doświadczeniem sądem bardzo często. No i spróbuj popatrzeć na tę instytucję oczami takiego człowieka. Nie profesjonalisty, nie prawnika, tylko takiego zwykłego obywatela. I mamy trochę nadzieję, że takie doświadczenie może w dalszym przebiegu ich później kariery prawniczej jakoś tam na nich wpłynąć. Zobaczymy, czy te rezultaty za parę lat da się osiągnąć. Tą stroną się chwalimy z tej racji, że no stanowi oś naszych działań taką technologiczną. To, że ci ludzie mogą obserwacje wprowadzać bezpośrednio. Mogą, jeżeli robią sobie praktyki studenckie u nas, to mogą sobie tam notować czas pracy, generujemy im z tego jakieś tam zaświadczenia, że te praktyki odbyli, więc ta automatyzacja w momencie, kiedy w projekcie udział wzięło w tej chwili już 500 osób, tak aktywnie,
byli łącznie na 9 tysiącach rozpraw. No nie dałoby się tego osiągnąć, gdyby mieli nam te formularze papierowe przysyłać pocztą i ktoś miałby gdzieś tam to wprowadzać ręcznie, to pochłonęłoby nas bez reszty i nie bylibyśmy w stanie tak efektywnie działać. Organizujemy te konferencje, udaje nam się gromadzić gdzieś tam na pewne postaci kojarzone ze światem prawniczym. Tutaj na zdjęciach gdzieś się pojawia Anna Maria Wysołowska, która w pierwszym roku naszych działań absolutnie fantastyczną pracę wykonała dla nas, jeśli chodzi o popularyzację tej idei. No bo sędzia Anna Maria Wysołowska przez wiele lat, zanim związała się z popularnym programem telewizyjnym, sama prowadziła swój własny taki prywatny projekt edukacji młodzieży przez uczestnictwo w rozprawach. Więc wielu nauczycieli z łódzkich liceów wprowadzało swoje klasy na jej rozprawy, gdzie ta młodzież mogła się przyjrzeć, jak sądzony jest dealer narkotykowy, a potem była w klasie pogadanka o braniu narkotyków. Więc to była tego rodzaju działalność z jej strony, ale również jako taki człowiek z wewnątrz, a z drugiej strony ktoś bardzo rozpoznawalny i pasjonat, bardzo pomogło nam pokazać, że to działanie ma jakiś tam sens. No i w związku z tym czasem się o nas pisze. Na ogół dziennikarze oczywiście wyciągają takie wątki. Cytujemy w tych naszych raportach wypowiedzi z niektórych sędziów, często jakoś tam bardzo, bądź to wypowiedzi takie obraźliwe pod adresem stron, bo takie się niestety zdarzają, bądź wypowiedzi jakieś negatywne pod adresem naszych obserwatorów i obecności na sali rozpraw. Staram się w tych naszych raportach zachowywać balans. Jest wielu sędziów, którzy naprawdę dbają o taką wymowę tego, co robią, o to, żeby strony rozumiały ten proces. Wielu sędziów wrażliwych na potrzeby tych ludzi, którzy stają przed sądem, i takie przykłady również pokazujemy. Media koncentrują się głównie na tych negatywnych przykładach, no bo wiadomo, potrzebują takiego dosyć ostrego materiału. Natomiast to, co udało się osiągnąć przez te dwa lata, kiedy naszą pierwszą konferencję rozesłaliśmy zaproszenia do wszystkich prezesów monitorowanych sądów, to było około 40 sądów, plus oczywiście organizacje pozarządowe, tam przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich zostali zaproszeni, to ze strony sądów pojawiła się jedna osoba, jeden wiceprezes, dojechał zresztą spoza Warszawy skądś tam. Jakby nie byliśmy partnerem do dyskusji, no bo kolejne stowarzyszenie, czy tam fundacja w naszym przypadku, jakiś tam pieniaczy, którzy no pieniacz to jest w ogóle takie słowo klucz, prawda? Jeżeli człowiek się załapie do tej kategorii, no to zwalnia to przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości do dyskusji z kimś takim, no bo pan jest pieniaczem i o czym tu mamy rozmawiać. Natomiast udało nam się, jak sądzę, zachować taki pewien balans pomiędzy pokazywaniem tych rzeczy, które trzeba naprawić, a tymi rzeczami, które są wartościowe i pokazać, no, panie i panowie sędziowie, szanujemy waszą ciężką pracę, ale, prawda? I to dało taki efekt, że kiedy na drugą konferencję zapraszaliśmy znowu prezesów sądów, to pojawiło się około 30 osób związanych z wymiarem sprawiedliwości, z warszawskich sądów i gdzieś tam z Polski. No więc gdzieś tam sądzę, że udało nam się wejść w rolę takiego partnera, z którym rozmawiać warto. Wśród panelistów był przedstawiciel Stowarzyszenia Justicja i miał taką przestrzeń, żeby pokazywać perspektywę, jakby ich perspektywę, perspektywę wymiaru sprawiedliwości na te problemy, które pokazujemy. Także tyle się mniej więcej udało zrobić. Ja może pokażę, co my obserwujemy i jakie wyniki osiągnęliśmy dotąd. Mam tu taką prezentację, już ją pokazuję, która mówi o tym, co zrobiliśmy i jakimi rzeczami się zajmujemy, bo monitorowanie sądów to brzmi groźnie. My staraliśmy się, żeby to działanie było na tyle proste, żeby przeciętny student, nawet licealista, mógł z tą naszą ankietą do sądu iść, nie bać się, że on nie zna prawa, on nie rozumie, jak to powinno działać, więc się nie zaangażuje. Nie, my postawiliśmy na takie proste działanie. Poświęć raz pół godziny, idź do sądu, zobacz, jak to jest. Czy w projekcie mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie? Osoba niepełnoletnia niestety bez zgody sądu nie może uczestniczyć po prostu w rozprawie, więc zdarzało nam się szkolić w liceach z taką perspektywą bardziej edukacyjną, że posłuchaj, zdobądź podstawową wiedzę na temat wymiaru sprawiedliwości, a do sądu zapraszamy cię
jak skończysz 18 lat po prostu, to mniej więcej na tej zasadzie. No więc właśnie, w toku tych dwóch lat byliśmy w pierwszym projekcie w 44 sądach, w drugim roku działalności w 113. Wyróżniam tam te liczby sądów, gdzie odbyło się co najmniej 15 obserwacji, bo przyjęliśmy zasadę, że w tych naszych raportach piszemy o tych sądach, gdzie się odbyło ten minimum 15 obserwacji, no bo trudno wnioskować na temat tego, jak sąd działa na podstawie zbyt małej liczby obserwacji. Udało nam się zaangażować łącznie ponad 500 osób. W tym roku było to 381 osób, jak widać, w całej Polsce. No i byli oni najpierw na ponad 2000 rozpraw i w drugim roku na ponad 5000 rozpraw. Może inaczej, przeprowadzili ponad 5000 obserwacji z tej racji, że pewna część z tych rozpraw się po prostu nie odbyła. I to jest też pewien problem. I my sobie takie trzy obszary problemowe gdzieś tam zdefiniowaliśmy w toku prowadzenia tych obserwacji. No, pierwszy to jest kwestia organizacji pracy, którą mierzymy badając punktualność rozpraw. Bo to jest badanie z perspektywy osoby, która przychodzi na salę sądową. To jest badanie, które pewnych rzeczy nie pokaże. Ono nie pokaże sytuacji wadliwego obiegu pism procesowych, gdzie regularnie piszą do nas maile ludzie, że im pisma giną na przykład. To jest badanie, które nie pokaże pewnej tendencyjności w orzecznictwie. A taka tendencyjność niestety jest, co pokazują inne badania. Na przykład sprawy przeciwko ZUS-owi wygrywa się rzadko. Tak już jest po prostu. Sprawy przeciwko firmom ubezpieczeniowym wygrywa się rzadko. No i rządzi tym pewna logika systemu. Wiadomo, że firma ubezpieczeniowa ma stać ją na prawników, na kancelarii prawne. Wiadomo, że ona się od wyroku odwoła. Żaden sędzia nie lubi, gdy mu stabilność wyroków spada. Tak? Czyli gdy w drugiej instancji wyrok zostanie, nie będzie utrzymany w mocy, zostanie zmieniony. Więc siłą rzeczy będzie miał tendencję, żeby orzekać po myśli tej strony, ze strony której istnieje zagrożenie apelacją i ciągnięciem tej sprawy dalej, prawda? Z tych rzeczy my nie jesteśmy w stanie zobaczyć, natomiast jesteśmy w stanie zmierzyć pewne wskaźniki, na podstawie których możemy wyciągać pewne wnioski co do głębszych zagadnień. No i jeden wskaźnik to są spóźnienia i on nam mówi coś na temat w ogóle organizacji pracy sądów. Drugie zagadnienie to jest kwestia jawności rozprawy i uchybień w tym zakresie. I trzecia to jest takiej osobistej kultury sędziów i ich pracy. No i tutaj w dużym skrócie większość rozpraw się spóźnia. My prosimy naszych obserwatorów, żeby wpisywali liczbę minut spóźnienia, więc część tych spóźnień jest bardzo drobna. Później szczegółowo pokażę, że jednak jest też część spóźnień bardzo poważna. Ponieważ nasi obserwatorzy bardzo często w ramach praktyk cały dzień spędzają w tym sądzie, postanowiliśmy rozbudować nasze pytania o spóźnienia, żeby dowiedzieć się, skąd się te spóźnienia biorą. No bo często ten student przychodzi na godzinę 9, zasiada sobie na sali u jednego sędziego i w zasadzie siedzi z nim na tej sali do godziny tam 15, czy od której ten sędzia kończy. Więc jest w stanie sprawdzić, czy to spóźnienie wynikało z tego, że opóźniła się poprzednia rozprawa. Czy może byłem przed salą sądową o 9, tak jak wszyscy się miało zacząć, strony czekały, wszyscy byli gotowi, sędzia przyszedł o 9.30 z kawką, prawda? Takie rzeczy też się dzieją. Czy też może spóźnili się uczestnicy, co też się zdarza, bo w przypadku rozpraw karnych trzeba kogoś dowieźć w konwoju, gdzieś ta policja odpchnęła i tak dalej, i tak dalej. Więc te wszystkie rzeczy jesteśmy w stanie jakoś tam zmierzyć. Problem jawności, jakby dwie kwestie. Jedna to jest utrudnianie dostępu publiczności. Niektórzy sędziowie po prostu nie lubią publiczności. To jest trochę tak, że mam jakiś wskaźnik, że w danym sądzie 20% na 20% rozpraw utrudnia się tej publiczności dostęp do rozprawy, która jest jawna, a przynajmniej nie zostało wyraźnie powiedziane, że jawność została wyłączona. Ale kiedy się to zanalizuje, to okazuje się, że całą tą średnią wykręca nam jeden czy dwóch sędziów, bo po prostu nie lubią tej publiczności i sobie nie życzą. Tak? Więc takie rzeczy również się dzieją. Są problemy z komunikacją. Czasem okazywało się w sekretariatach później, że rozprawa była niejawna.
Ale sędzia nie potrafił tego w jakiś prosty sposób powiedzieć, że szanowna pani, rozprawa jest niejawna, uprzejmie proszę o opuszczenie sali, tylko na przykład komunikat jest proszę wizerunek, czy tego rodzaju rzeczy. Są sytuacje, kiedy sędziowie szukają, w momencie, gdy pojawi się publiczność, szukają pretekstu do wyłączenia jawności. Na przykład dopytują strony, czy może państwo nie życzyliby sobie jawności wyłączyć, i przychylają się do każdego wniosku, nawet w sumie słabo uzasadnionego. Więc to jest jeden rodzaj problemów. Drugi rodzaj problemów, naszym zdaniem bardzo poważny, to jest kwestia obecności pełnomocników, najczęściej prokuratorów. Na sali rozpraw, poza tym oficjalnym czasem na rozprawy, kiedy pozostałe osoby mogą w tej sali przebywać. Tutaj wytłumaczenie jest takie ze strony sądu, że ten prokurator siedzi tam cały dzień w tej pracy, jest zima, nie ma gdzie teczki złożyć, więc sędzia go wpuszcza na salę, żeby mógł sobie przewiesić płaszcz przez krzesło i gdzieś tam usiąść, akta rozłożyć. No, znajomi adwokaci na to odpowiadają, przepraszam bardzo, my też tu pracujemy cały dzień, chcielibyśmy mieć jakiś komfort tej pracy. Sądy nie są przystosowane do takich sytuacji, nie mają osobnych pomieszczeń dla prokuratorów, gdzie oni mogliby mieć, nie wiem, wieszak i czajnik. Natomiast naszym zdaniem, no, z perspektywy fundamentalnej zasady równości stron i jawności procesu, żadne z takich sytuacji nie mogą tłumaczyć sytuacji, że prokurator wchodzi na salę jak do siebie, ogłaszana jest przerwa, wszyscy wychodzą, prokurator zostaje. Absolutnie nie sugerujemy, bo nie mamy ku temu podstaw, o czym ten prokurator z sędzią rozmawia, natomiast widać efekt społeczny, że zaufanie do sądów mamy mizerne dostajemy maile z takimi opisami, że człowiek się czuł, jakby wchodził do urzędu, w którym to urzędzie zasiada ten sędzia i prokurator jako pewne wręcz jedno dwuosobowe ciało, prawda? I kolejni ludzie są przyjmowani i załatwiają swoje sprawy, wchodzą następni. Prawda? No, prokurator nie jest sądem. Prokurator jest stroną taką samą jak ten oskarżony. Tego się dosyć mocno czepiamy i sugerujemy sądom, żeby wprowadziły tu jakieś regulaminowe rozwiązania, tą kwestię regulujące. Kwestia zachowania sędziów, o tym już wspomniałem. Przewrażliwieni są sędziowie często na takie sprawy formalne typu panie sędzio, nie wolno się zwracać, należy się zwracać w wysoki sądzie. Wszyscy oczywiście akceptujemy, że taka procedura jest. Natomiast sposób reagowania na jakby niedostosowanie się do tych procedur bywa czasem przesadny. Takich sytuacji, w których obserwator nam pisze, że sędzia zachował się niekulturalnie, agresywnie, my odnotowujemy gdzieś 3%. Wydaje się, że niedużo. Natomiast problem polega na tym, że widać tu pewne wzorce. Pierwszy wzorzec jest taki, że częściej sędziowie pozwalają sobie na wybuchy emocji wobec osób starszych. W zasadzie możemy mówić o takim pewnym wzorcu dyskryminacji ze względu na wiek. No, gdybym chciał to brzydko nazwać, to niestety takie coś występuje. Osoba starsza, niedosłysząca, nie nadążająca za przebiegiem rozprawy, prosząca sędziego o powtórzenie jakichś tam kwestii, narażona jest na jakieś tam pokrzykiwania bądź inne formy niekulturowego zachowania. Drugi wzorzec jest taki, że 3 razy częściej takie sytuacje, które tak jak mówię, jest ich 3% łącznie średnio, ale drugi wzorzec jest tu taki, że jest ich 3 razy więcej takich zachowań w dużych sądach. Mam na myśli Warszawę, Kraków, Poznań, w tych miastach byli obserwatorzy, Trójmiasto również. Natomiast prawie nie występują te zjawiska w sądach małych, gdzie wydaje się, tak to interpretujemy, zachowała się ta, jest mniejsza anonimowość, więc zachowała się ta rola sędziego jako lokalnego autorytetu. Osobiście byłem w Chełmie u sędziego w dziale rodzinnym, następnie wyszedłem przed budynek, czekałem na kolegę, który miał mnie odebrać samochodem, ten sędzia wychodzi po pracy, idzie przez ryneczek, bo tam sąd się mieści dosyć blisko bardzo urokliwego rynku i wszyscy straganiarze na tym rynku mu się w pas kłaniają. Dzień dobry panie sędzio, prawda? To jest lokalny autorytet, to jest ktoś, kogo się szanuje. I obserwowałem, w jaki sposób ten sędzia prowadził rozprawę, absolutnie pewna kultura. To były sprawy o podniesienie kwoty alimentów, bo to są rodziny, niestety takich rzeczy Wydział Rodziny w Sądzie Rejonowym musi przerobić mnóstwo.
mnóstwo osób młodych, niewykształconych. On tych ludzi naprawdę przez przebieg tego procesu prowadził za rękę. Rezygnował z wielu takich formalnych kwestii po to, żeby skutecznie się z nimi porozumieć. Więc widać było, że akurat nie uogólniałbym, że wszyscy sędziowie z moich miejscowości są tacy, ale on akurat czuł tą swoją rolę taką społeczną, pedagogiczną, że nie tylko ma wymierzyć sprawiedliwość, ale ma między tymi ludźmi doprowadzić do jakiegoś tam porozumienia w kwestii na przykład wysokości alimentów w tym przypadku. W dużych miastach wydaje się, że jest to dużo bardziej taka taśmowa praca urzędnicza, gdzie ludzie są anonimowi i być może mają też więcej spraw, są bardziej obciążeni, ich reakcje są dużo ostrzejsze. No z drugiej strony właśnie są pozytywne przykłady, nawet z dużego sądu, proszę bardzo, Warszawa Śródmieście. Czy przykład Sosnowca chociażby, prawda? Więc my, ponieważ ci obserwatorzy są często młodzi ludzie, mają taką swoją naiwność poznawczą i tak naprawdę nie wiedzą, czego się spodziewać po tych sądach. Nie są to ani ludzie nastawieni negatywnie do tych instytucji, ani szczególnie zachwyceni. Na pewno są przestraszeni, kiedy idą pierwszy raz. I to znajduje takie ciekawe odzwierciedlenie w tych naszych obserwacjach, że oni też potrafią naprawdę nagrodzić swoją wypowiedzią jakieś takie pozytywne przykłady, które zauważą. Idąc bardziej szczegółowo, kiedy ten nasz obserwator przychodzi przy sobie, przepraszam, ja nie miałem czasu, to tam proszę powstrzymywać. Jeszcze. Kiedy ten obserwator idzie z naszym kwestionariuszem przez sąd, to najpierw musi do tego budynku wejść. I tu pojawiają się bariery w rodzaju kwestii dostępności dla osób niepełnosprawnych, prawda? Więc nadal mnóstwo sądów ma z tym problem, te instytucje w tej chwili pozyskują jakieś tam fundusze, remontują się, czasem przeprowadzają się do nowych budynków. Małe sądy mają z tym ogromny problem. Tutaj widać właśnie, że w tych najmniejszych sądach bariery architektoniczne wewnątrz budynku występują znacznie częściej niż w dużych sądach. Tu jest przykład bodajże z Poznania. Nie wiem, czy to widać. Jak się dostać do tego sądu na wóz? Nie wiadomo. Tam stoi taka donica z kwiatem i za tym kwiatem jest tablica, gdzie pisze, jak dostać się do tego sądu na wóz. A żeby tą tablicę znaleźć, to trzeba by na tych schodach. No, więc tego typu historie. W Krakowie wielki budynek, gdzie się mieszczą cztery sądy rejonowe i sąd okręgowy. Chyba apelacyjne. No, za ministerialne jakieś tam miliony grube i obserwatorzy nam podają, że dostęp do osób niepełnosprawnych jest. No może go nie, no niespójność w tych obserwacjach. Jedni twierdzą tak, drudzy twierdzą inaczej. W końcu kolega, zresztą prezes naszej fundacji, będąc w Krakowie, obejrzał sobie ten budynek. Okazało się, że jest winda, jest przycisk i żadnego opisu. Akurat nie zdążyli jeszcze zrobić, prawda? Więc ci obserwatorzy, którzy domyślili się, że po naciśnięciu tego guzika zjedzie winda, napisali nam w obserwacji, że dostęp do osób niepełnosprawnych jest. Pozostali napisali nam, że tego dostępu nie ma, ale o czym to świadczy? No, o tym doświadczy, że dokładnie taki sam problem będzie miała faktycznie osoba na wózku, prawda? Może się okazać, że nie znajdzie tego przycisku, więc my próbujemy złapać taką perspektywę. Nas nie interesuje, czy ta winda jest, nas interesuje, czy ten człowiek faktycznie może się do budynku dostać i na poziomie infrastruktury, obecności tej windy i na poziomie komunikacji, czy on tą windę znajdzie, prawda? Więc to są tego typu kwestie. Po drugie, nasz obserwator spotka się z ochroną. Ochrona to jest przecudowne zjawisko. Na razie jedną zasadę, jaką rozpoznaliśmy, jeśli chodzi o pracę ochrony w sądzie, to jest taka zasada, że nie ma zasad. Nie? Człowiek ubrany elegancko, z czarnym płaszczem przewieszonym przez ramię, wchodzi jak do siebie i ochrona mu się nisko kłania. Dzień dobry, panie mecenasie, to jest mniej więcej na tej zasadzie. No a taki student z plecakiem zostanie tam wylegitymowany, poproszone wezwanie i tak dalej. Dane zostaną zapisane w zeszycie, który najprawdopodobniej nie jest zarejestrowany w GIODO jako zbiór danych osobowych, a spisuje się tam adres i PESEL człowieka na przykład. No więc tego rodzaju historie. Próbujemy teraz w trybie dostępu do informacji publicznej zapytywać sądy o regulaminy pracy ochrony.
i będziemy jakoś te dane analizować i porównywać, czy faktycznie to, co nasi obserwatorzy doświadczyli w danym sądzie, a to, co jest w regulaminie pracy ochrony, czy faktycznie ta ochrona te zadania wypełnia i na jakim poziomie. Po drugie, no toalety. Tak jak spóźnienia są wskaźnikiem tego, jak sąd jest zorganizowany, tak toalety są zawsze wskaźnikiem tego, jak sąd szanuje swoich klientów. Tam w supermarkecie generalnie są czyste, pachnące gra muzyka, bo supermarket nas lubi i cieszy się, jak tam przychodzimy. Chce nam ułatwić centrum handlowe, stworzyć nam warunki, żebyśmy mogli tam wiele godzin spędzić. W sądach bywa różnie. Olsztyn jest zawsze przykładem, który będę cytował. Obserwator nam zapisał, że toaleta dostępna na trzecim piętrze, klucz w portierni na parterze. To są tego typu zjawiska właśnie. Troszeczkę powalczyliśmy i mamy trzy takie sądy, które mają elegancko dużo toalet na każdym piętrze, ale większość z nich zarezerwowanych jest dla personelu. Troszeczkę powalczyliśmy, żeby tą strukturę zmieniono. Więc to wydaje się głupota, ale też pewien wskaźnik, na ile, drogi obywatelu, jesteś tu potrzebny. Na ile Twoją obecność tutaj wspieramy, a na ile Ci mówimy wyjdź, prawda? Dostęp do informacji w sądzie, czyli kwestia biura obsługi interesantów, maszyn identyfikatorów przez pracowników. Przyspieszę, bo to zachęcam oczywiście, na naszej stronie można pobrać cały raport z mnóstwem cytatów z tych naszych obserwatorów. No właśnie, jakieś tego rodzaju wypowiedzi, prawda, że interesant jest mniej ważny od kserowego. Zabawnie się to czyta, bo ci ludzie reagują emocjonalnie, nie naprawdę wchodzą w tą sytuację. No, już jest zestresowany, że poszedł pierwszy raz do sądu i próbuje się czegoś dowiedzieć, czy coś zapytać. I w zależności od reakcji gdzieś tam sam powie, że czas pisze. A tu z drugiej strony sąd w Oponu, gdzie bardzo przyjaźnie. No właśnie, te spóźnienia, o tu mamy taki ciekawy, no właśnie, 50% rozpraw ponad opóźnionych, a 25% rozpraw z łącznej sumy jest opóźnionych o co najmniej 15 minut, więc jest to już takie opóźnienia, o które warto walczyć. I teraz ten wykres wymaga troszeczkę wyjaśnień. Jakby wysokość oznacza długość spóźnienia, liczba kropek w prawo, ilość tych spóźnień i jest to podzielone na jakby przyczynę tego opóźnienia. Prawda? Obserwator pisał, że opóźnienie jest winy uczestników, gdy widział, że ci uczestnicy przyszli później. Z powodu opóźnienia poprzedniej rozprawy również jest to dosyć oczywiste, natomiast pozostały obserwator kwalifikuje jako opóźnienie z winy sądu, bo jeżeli sąd nie wyjaśnia, nie tłumaczy, dlaczego się spóźnił, no to sąd przyszedł później, prawda? Zdarzają się sędziowie, którzy, i tą praktykę też promujemy, którzy wyjaśniają, że bardzo Państwa przepraszam, ważna rozmowa z prezesem, to jest ok, ludzie zupełnie inaczej reagują w tym momencie. Większość sędziów tego nie robi. No w każdym razie, po pierwszym naszym raporcie, kiedy przedstawiliśmy taką gołą liczbę i czas spóźnień, sędziowie byli oburzeni, że tutaj czasem się nie da, że warto poprzednią rozprawę zakończyć, żeby już kolejnego terminu gdzieś tam nie ustalać, tylko mieć sprawę zamkniętą. No więc postanowiliśmy zrobić taką dokładniejszą analizę. Natomiast to, co jest też ciekawe, sądy działające w bardzo podobnych warunkach, na przykład dwa sądy krakowskie, to chyba takie porównanie sobie robiliśmy, Kraków Krowodrza, a Kraków Nowa Huta. Sądy tej samej wielkości, mieszczące się w tym samym miejscu, mają zupełnie różne te wskaźniki. Więc tak naprawdę kwestia organizacji pracy, kwestia pewnej presji wywieranej też przez prezesa na sędziów, żeby racjonalnie planowali wokandę, to powoduje, że sądy działające w tych samych warunkach mogą mieć zupełnie inne wskaźniki w tym obszarze. Wywołanie rozprawy, bardzo ważna rzecz, liczba rozpraw, które nam spadają z wokandy, jak to się mówi w sądach. Wśród nich też liczba rozpraw, gdzie pojawili się ludzie, często przyjeżdżający z drugiego końca Polski.
A rozprawa spadła z wokandy, proszę przyjechać jeszcze raz. Takie rzeczy się dzieją czasami, czasami się muszą dziać. Czasami dzieje się tak, że prokurator rano jest gdzieś tam odwoływany do jakichś czynności, bo się oględziny z wokół musi przeprowadzić i telefon dostał tuż przed rozpoczęciem rozprawy, znika. Rozprawa jest przekładana na inny termin, no ale są sytuacje, co wiemy skądinąd, że są 2-3 dni wcześniej, że rozprawa się nie odbędzie i nie poinformuje stron. Takie rzeczy niestety też się zdarzają. No właśnie. Ta obecność prokuratorów, tutaj mamy to trochę bardziej rozbite, więc samo zjawisko tego, że prokurator na sali sądowej czuje się jak u siebie, jest bardzo powszechne. Dzieje się w większości sądów, głównie w wydziałach karnych. Na 26 tak, procentach rozpraw karnych takie zjawisko ma miejsce. On jest bardzo deprymujące dla drugiej strony i stanowi taki bardzo bezpośredni powód do takiego postrzegania sądu w społeczeństwie, że nie są sprawiedliwe, że są stronnicze, że się sędzia dogadał z prokuratorem itd. itd. Wiadomo, że my z perspektywy jakichś tam zewnętrznych obserwatorów staramy się nie imputować temu sędziemu i prokuratorowi niczego i stwierdzamy fakt, że prokurator pan sędzia siedział w sali, no ale z perspektywy człowieka, który jest zaangażowany w tą sprawę, bo jest sądzony właśnie, jest to sytuacja karygodna. No i w końcu ci nasi sędziowie, którzy już o tym wspomniałem, nie mają zastrzeżenia do obecności publiczności, zachowują się wobec stron nie fair. No i rozmaite przypadki z sal sądowych. To, co się dzieje w momencie, kiedy człowiek powie, że jest publicznością na sali, to jest przedmiot wymagający osobnego omówienia. Większość sędziów na szczęście stwierdza, że ok, proszę bardzo, proszę siedzieć cicho na przykład. Część sędziów żąda dowodu. Zdarzają się tacy, którzy pani z jakiejś organizacji, to proszę numer KRS podać. Ten biedny student, który miał z nami kontakt przez 1,5 godziny szkolenia, gdzieś tam się denerwuje, co on ma zrobić. Są sędziowie, którzy każą iść do prezesa wydziału albo czynić zaświadczenie z uczelni. Przeróżne dziwne historie. Są też przypadki, kiedy sędzia miał zastrzeżenia do obecności publiczności, usłyszał, że studentki są z fundacji Courtwatch i powiedział, ok, to proszę zostać. No, to też nie jest cel, który my chcemy osiągnąć. My chcemy osiągnąć sytuację, w której dla sędziów jest zupełnie oczywiste, normalne i zrozumiałe, że na salę przychodzi publiczność. Czy to jest student, czy to jest emeryt, czy to jest człowiek pracujący, czy to jest człowiek z tej fundacji, czy z jakiejkolwiek innej, czy w ogóle niezrzeszony. Sąd nie powinien zadawać tego rodzaju pytań po prostu. Sąd może w sprawie karnej ustalić, czy pan, pani jest związany ze stronami, czy pan jest powołany na świadka w tej sprawie. No to są takie procedury zupełnie oczywiste. W sprawie karnej, kiedy jeden ze świadków zeznaje, pozostali wychodzą za drzwi, są wzywani po kolei, no to żeby gdzieś tam nie dochodziło do mataczenia czy wpływania jednego świadka na drugiego, jeśli chodzi o składane zeznanie. I w takiej sytuacji ja zupełnie rozumiem, o tym też mówimy naszym obserwatorom, że sąd ma prawo cię zapytać, czy poprosić o nazwisko, żeby sprawdzić listę świadków, czy nie widniejesz na tej liście. Natomiast no, dyskutujemy o praktyce wpisywania gdzieś tam numeru dowodu do protokołu, próbując zadawać sędzie pytanie, co byście zrobili, byście mieli 30 osób na sali. Bo sprawa przewidziana na pół godziny, to w pół godziny akurat zdążycie zaprotokołować publiczność, prawda? Więc tutaj istnieje mnóstwo różnych reakcji sędziów. Też obserwujemy, że tam, gdzie prowadziliśmy obserwacje przez 2 lata, gdzie sąd się przyzwyczaił troszeczkę, że ta publiczność jest, to takich reakcji jest mniej. Ci sędziowie w pewnym momencie stwierdzają, że nie robi im to krzywdy, że ta publiczność jest. Ostatnio dostaliśmy, rozsyłaliśmy nasze raporty i odpowiedzi list od prezesa sądu w Katowicach, zresztą okręgowego, popierający takie zaangażowanie i zabawne było tam takie sformułowanie, że
że właśnie publiczność, niestety obywatele się nie interesują naszą ciężką pracą i tak dalej, więc trochę nam wysoki sąd pożalił. I że niestety najczęściej publicznością są osoby, które przegrały swoje sprawy i teraz chcą w sposób pozaprocesowy wpływać na przebieg postępowań. No czyli znowu pojawiają nam się mityczni pieniacze. I teraz sąd liczy, że częściej ta publiczność będzie, bo w ten sposób my tych pieniaczy może trochę wyprzemy, prawda, z tych ław dla publiczności. To był mniej więcej w takim tonie liczb, gdy się trochę pośmialiśmy. No ale tak czy owak, dobrze, że prezes ma takie podejście, bo jeżeli któryś z jego sędziów będzie miał problem z obecnością publiczności, no będzie łatwiej z tym prezesem rozmawiać, czy się skarżyć, czy tego typu rzeczy gdzieś tam robić. No i tutaj, no właśnie, to jest ciekawe, że nasi obserwatorzy są bardzo wyczuleni na to, jak traktowane są osoby starsze, bo ja to też zauważyłem na tych obserwacjach, gdzie sąd wyglądał, że no sąd dla osoby starszej to jest ogromne przeżycie. Jest ogromna trudność, sędzia bardzo często siedzi w ten sposób i mówi tak, że w tylnych rzędach nie Państwo nie słyszycie w tej chwili pewnie, prawda? Ten protokolant często ledwo słyszy tego sędziego, więc to starsza osoba zestresowana, stojąca przy tej barierce, niedosłysząca, jest owrzaskiwana za przeproszeniem, kiedy prosi wysoki sąd o powtórzenie jakiegoś tam zdania, bo zwyczajnie nie słyszała. Więc tutaj takie pozytywne przykłady są też. Są też bardzo, bardzo mocno odnotowywane przez tych obserwatorów. Tak to mniej więcej wygląda. Czemu to robimy? No robimy to, żeby te raporty publikować i docierać z nimi do sądów i rozmawiać o ich pracy. Robimy to też trochę, żeby mobilizować ludzi. Wystartowaliśmy z takim bardzo prostym serwisem, gdzie każdy może wypełnić formularz i zgłosić swoją rozprawę. I zgłaszają się do nas ludzie wojujący ze spółdzielniami mieszkaniowymi. I niestety do nas trafiają osoby, które mają akurat negatywne mniemanie o spółdzielniach mieszkaniowych i czują się przez nie pokrzywdzone. Trafiają do nas ludzie, którzy tracą cierpliwość, bo ich sprawa się toczy 3 lata i terminy są przekładane, bo się notorycznie ten sam świadek nie stawia. Kiedy otrzymamy takie zgłoszenie, to jest bardzo prosty formularz, tam data, miejsce, wybór, który to sąd i tak dalej, jakiś tam opcjonalny opis, dlaczego chcesz zaprosić publiczność na tą sprawę. My w miarę możliwości, jeżeli w danym mieście bądź w okolicach mamy obserwatorów, a oni są w tej chwili dosyć regularnie w całej Polsce, przesadzam, ale po wielu miastach w Polsce ci obserwatorzy sobie przebywają, rozsyłamy im e-mailem takie zaproszenie, często się pojawiają na takich rozprawach. Także tak to mniej więcej wygląda. I troszeczkę dzięki temu, że zbieramy takie informacje, też dowiadujemy się, jakie sprawy ludzi bolą. Jacy ludzie poszukują tej publiczności na swoich rozprawach. I często są to spółdzielcy. Często są to niestety osoby sądzące się, czy będą oskarżane o zniesławienie. Artykuł 212 Kodeksu Karnego to jest niesamowite narzędzie, żeby robić ludziom krzywdę, takie mam zdanie. Często są to też osoby, które z konkretnymi sędziami mają problem. Mam w Toruniu sędziego, który już był przenoszony po 3 wydziałach karnie, no ale cały czas sądzi. I cały czas dostajemy maile od ludzi, że kobieta pisze o tym, że się boi po prostu iść do sądu. Boi się konfrontacji z tym człowiekiem, w rodzaju sformułowania. Więc tu staram się troszeczkę nagłaśniać i pokazywać, że panie prezesie, to, że tolerujecie takiego człowieka w waszym sądzie, powoduje, że wszyscy tracicie na pewnym przekazie medialnym, na tym, jak jesteście postrzegani. No i troszeczkę mamy wrażenie, że to jest takie środowisko, które sobie nawzajem krzywdy nie zrobi, ale jeżeli ktoś przekroczy pewną granicę i taki prezes poczuje, że to wpływa na opinię o nas, o naszej pracy i kolejne skargi idą do sądu apelacyjnego, a sąd apelacyjny się nie pyta, a czemu wy jeszcze z tym Kowalskim nic nie zrobiliście, no to w pewnym momencie uruchamia się taka reakcja dyscyplinująca tego sędziego, chociaż to jest to długa droga. Także to są te rzeczy, które robimy. Tak jak mówię, to działanie ma tę zaletę, że jest bardzo łatwe, że każdy, nawet niekoniecznie człowiek posiadający jakieś
obywatelskie zacięcie, czy niekoniecznie starając się walczyć z systemem, tylko zwyczajnie ciekawie, jak pracuje sąd, może się w to włączyć. No i chyba dzięki temu udało się do tego projektu zaangażować 500 osób na razie, bo my nie wymagamy od nich, wiesz, walcz z sądownictwem, napraw sądownictwa. No, mówicie, obejrzeć, jak wygląda rozprawa. No i tam wynotuję kilka rzeczy. No i to jest taki niski bardzo próg wejścia, który powoduje, że dosyć łatwo się w ten projekt włączyć. Nie zobowiązujemy tych ludzi, żeby 60 godzin tych obserwacji przeprowadzili. Część z nich podpisuje z nami umowy o praktyki studenckie, na co już pracują regularnie przy tym, bo tego wymaga od nich ich uczenia, natomiast my tego nie wymagamy. Dla nas każda obserwacja, każde pójście do sądu jest ogromną pomocą. Także jeżeli ktoś z Państwa chciałby się włączyć, tutaj był w planie takie... Tak, no był plan, żeby te osoby, które będą szczególnie zainteresowane praktyczną stroną tego, o czym mówimy, to żeby po końcu tej części wykładowej jeszcze mogły spędzić tam trochę czasu i posłuchać o szczegółach. Nie wiem, czy ktoś taki dotarł, więc może proszę się odważnie ujawnić, czy ktoś rozważa możliwość zostania obserwatorem sądowym. No, super. No. Co więcej, jestem pewna. To co, to my sobie możemy zamówić pewnie ze śladu. Ja oczywiście Państwa zachęcam, że jeżeli macie, nie wiem, swoich znajomych, swoje środowiska, organizacje pozarządowe uczelni, gdzie podejrzewacie, że mogą być osoby zainteresowane takim działaniem, to ja zachęcam do kontaktu, my chętnie przyjedziemy po prostu. Bo chcielibyśmy, żeby większa liczba sądów również doświadczała obecności publiczności na swoich salach. Żeby przeszła przez tą traumę i przyzwyczaiła się do tego, że ludzie są zainteresowani tym, co sądy robią.